Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem was zaprosić do kolejnego materiału z serii Zagrajmy w Dark Souls Remaster. Dobra, jak widzicie jesteśmy w tym miejscu, gdzie skończyliśmy, także niczego nie zmieniałem. Pokażę wam teraz tą taką oficjalną ścieżkę bez skrótu, którego użyliśmy w poprzednim materiale w związku z ratunkiem Solera. Także bez zbędnego przedłużania ruszamy, aby ponownie zmierzyć się z Łożem Chaosu, doskonale znanym wam bossem, chociażby z poprzedniego odcinka, który no po prostu jest totalnym wyzwaniem, takim przegiętym, bo sami widzieliście, że ten boss jest naprawdę dosyć specyficzny i on jest nastawiony na zepchnięcie nas, niestety. Dobra, proszę bardzo, tutaj mamy zagubiony Izalith. Dokładnie te same, które widzieliśmy w poprzednim materiale, z tą różnicą, że jak wyjdziemy tym wyjściem, takie małe przypomnienie, nie uruchamiając skrótu z poprzedniego materiału chociażby, no to niestety Soler ruszy tam chcąc nie chcąc i po prostu zostanie zaatakowany przez tego robaka i niestety skończy się to po prostu jego, no w zasadzie opętaniem, tak, przez tego właśnie, no, przeciwnika. I skończyłoby się to jego śmiercią, dlatego lepiej wydaje mi się zainwestować nieco te człowieczeństwo, aby uratować go. Chociażby, jeżeli chcielibyście mieć pomoc w walce z ostatnim bossem, tak? A wydaje mi się to dosyć sensowne. Mamy tutaj dosyć sporo przeciwników. Oni są, z tego co pamiętam, dosyć mocni, a skarby, które pilnują, jakoś niespecjalnie imponujące. Ale myślę, że z jednym możemy sobie zawalczyć. Tylko powiem wam szczerze, że ci przeciwnicy do specjalnie łatwych nie należą. A i dusz jakoś specjalnie dużo za nich nie ma. Ale jak spróbujemy sobie z nimi zawalczyć. Tylko wypadałoby właśnie, tak już tutaj robiłem, żeby jednego odciągnąć. Obrażenia całkiem niezłe, trzeba przyznać. No oni też tam niezłe obrażenie robią i to naprawdę potężne. Dobra. Oż skubany jak on skacze. Dobra, dobijmy go. Proszę bardzo, pokonany. I za niego jest 2000 dusz, czyli w zasadzie naprawdę niewiele. A jak widzicie, tych potworów tutaj jest od groma. Myślę, że wszystkich nie ma sensu pokonać. Postarajmy się zebrać skarby i stąd uciec jak najszybciej. Tylko może najpierw, z tego co wiem, możemy tu odkryć ognisko. I to też zrobię, tylko może najpierw wejdziemy sobie na... O, właśnie, tutaj. I postaramy się po prostu zabezpieczyć ewentualny nasz zgon poprzez to ognisko, nie? Bo w zasadzie trasa może nie jest jakoś bardzo daleka, ale niezwykle to też po prostu tracilibyśmy czas bez sensu, nie? Dobra, kolejna dusza, świetnie. I tak powiedziałem, tutaj świetnie się nadają te cuda, dzięki czemu oszczędzamy butelki Estusa, chociażby na walkę z przeciwnikami. Gdybyście z jakiegoś powodu chcieli walczyć z nimi wszystkimi, co zajęłoby naprawdę sporo czasu, a dusze, czy ja wiem, czy się opłaca? Wydaje mi się raczej nie. Zaraz, czy tutaj nie było tego? Chyba to nie tu, chyba było gdzieś indziej. Wiem, że w którymś miejscu możemy sobie to odblokować, tylko muszę sobie przypomnieć dokładnie w którym. Chyba, że to chodziło o tamtą. Zresztą zaraz zobaczymy. Oho, obudził się. Dobra, rozwalmy go. Świetnie. Stosunkowo całkiem sporo duszy jak za takiego przeciwnika. Aha, tutaj mamy skrzynkę, która nie jest mimikiem, więc możemy sobie otworzyć, a w środku mamy dusza wielkiego bohatera. Tylko to wygląda troszeczkę jak czar, bo tak to wyglądało troszeczkę, jakby to było, wiecie, jako zwój, ale nie. To jest dusza wielkiego bohatera i naprawdę sporo dusz za to jest, więc warto to miejsce odwiedzić, chociażby po to, nie? Dobra, teraz spróbujemy się przedostać już do tego ogniska, jednocześnie starając się nie wpaść pod łapy tego bydlaka, który jak widzicie potrafi zaatakować naprawdę niezłym impetem. I to jest trochę wredny ten przeciwnika, bo on siedzi sobie w lawie, w zasadzie jemu to nic nie robi, a nam zabiera obrażenie nawet z tym pierścieniem. Pomimo tego, że no tak jak sami widzieliście, obrażenia nie są jakieś specjalnie duże, no to jednak dostajemy ciągłe te obrażenia i przedłużanie tej walki w zasadzie kończy się naszym zgonem. Jeżeli nie zabije nas sam potwór, no to zabije nas lawa. Ewentualnie nasze lenistwo, czy można powiedzieć zbyt taka spokojna gra. Dobra, postarajmy się przejść przez to miejsce. Chyba wszystkich skarbów tu zbierać nie będę. Jeszcze zobaczę. Wiem na przykład, że możemy się cofnąć do samego początku tej lokacji, aby
pewne skarby sobie zdobyć, które były zalawą, jeżeli pamiętacie, kiedy pierwszy raz w ogóle odwiedzaliśmy zagubione, to czy zagubione w sumie, wtedy to demoniczne ruiny. W zasadzie teraz jesteśmy w zagubionym Izalith, warto zaznaczyć. Dobra, przejdziemy sobie niżej, bo właśnie tutaj trzeba przejść, tylko tutaj chodzę po tych pnączach, bo tutaj będziemy mieć ścianę iluzji. Zawsze zapominam, które to konkretnie przejście jest, a to chyba bodajże te. Tylko z której strony trzeba to obejść, zaraz zobaczymy. Tą lokację nie będę specjalnie badał, bo powiem wam szczerze, że jakoś nie mam przyjemnych skojarzeń z tą lokacją. Chociaż nie jest też najgorsza, ogólnie lubię takie płonące lokacje. Chociaż i tak najważniejsze dla mnie są zimowe. Na pewno lepsze jest od katakumb, to wam mogę powiedzieć od razu. O, proszę bardzo, tutaj mamy ognisko, o którym wspomniałem i sobie zaraz przy nim usiądziemy i je wzmocnimy, bo to ognisko w zasadzie będzie naszym takim ogniskiem pierwotnym do, czy takim wypadowym do bossa, tak, do łoża chaosu, więc warto je sobie rozpalić, chociażby po to. Spróbuję jeszcze pozbierać ewentualne skarby, jakie tutaj są, chociaż to nie będzie proste z racji po prostu nawalonych tutaj przeciwników, którzy dosłownie są obok siebie, naprawdę dosyć bliskich odległościach, dosyć wrednie, trzeba przyznać. Dobra, postara... Dziwna rzecz, nie dotknął mnie, a jednak mnie zaatakował. I to też mnie nie zaatakowało, a jednak mnie zaatakowało. No dosyć niefajna sytuacja. Dobra, padł. Najważniejsze. A jednak nie padł. Jednak żyje. A byłem przekonany, że zginął. No dobra. Dobra, uleczymy się na wszelki wypadek, żeby nas nie zgniótł. Bo to byłaby naprawdę paskudna śmierć, takie zgniecenie, nie? To byłoby naprawdę coś złego. Do samego bossa mamy już naprawdę stosunkowo niedaleko, ale tak powiedziałem, chciałem wam pokazać co nieco tutaj, co jest. Sami zdecydujecie, czy będziecie chcieli sobie eksplorować to miejsce, czy jednak dacie sobie spokój. Na pewno przewagę mają postacie magiczne, które mogą atakować z dystansu. To jednak na pewno ułatwia eksplorowanie tego miejsca. Chociażby po to, żeby odciągać te dinozaury, czy cokolwiek to jest. Bo nawet ciężko opisać, co to dokładnie jest, ale wydaje mi się, że jakieś pseudodemoniczne tutaj dinozaury, przynajmniej ja je tak tutaj teraz będę potocznie nazywał, nie są może jakoś super mega skomplikowane, ale na pewno bardzo irytujące. Dobra, uszy uleczymy. Nie ma jak się leczyć w lawie, nie? To jest naprawdę bardzo spoka rzecz. Dobra, postarajmy się zebrać niektóre skarby, bo niektóre skarby akurat warte są odwiedzenia. Chociażby po to, abyśmy... warte odwiedzenia dlatego, że są po prostu cenne. O, i wydaje mi się, że akurat te dwa są bardzo cenne. Boskie błogosławieństwo plus boskie błogosławieństwo, więc tak, to akurat miejsce warto odwiedzić. Boskich błogosławień specjalnie dużo nie ma, więc wydaje mi się to dosyć sensowne. Ja sobie dam spokój z odkrywaniem tych miejsc tutaj wśród tych dinozaurów, bo to jest naprawdę bardzo irytujące miejsce, chociażby dlatego, że jesteśmy w lawie i że mamy tych przeciwników naprawdę wysypanych jak grochem o ziemię. Teraz sobie wejdziemy tylko do ogniska, żeby tutaj odnowić zarówno użycie tutaj naszego cudu i tak na wszelki wypadek. Dobra, no i ogólnie trzymajcie kciuki, kiedy będziemy podążać już w stronę łoża chaosu, bo to naprawdę będzie strasznie ciężkie. Chociaż, tak powiedziałem w poprzednim materiale, jest taki mały plus tego bossa, bo nawet jak pokonamy, załóżmy, ten jeden bąbel, który udało się z poprzednim materiałem zniszczyć, no to on pozostanie zniszczony tak czy siak. Więc to jest ten plus. Wyobraźcie sobie, że musielibyście to robić od początku i uwierzcie mi, to jest po prostu masakra. Myślę, że w tym podejściu spróbuję użyć łuku, bo jest taka możliwość, żeby użyć właśnie tej broni i to naprawdę bardzo pomoże w zlikwidowaniu jednego tego bąbla, który znajduje się po lewej. A, no tak, tutaj akurat mamy... Oho! Mieliśmy posąg. Czasami ciężko jest to odróżnić, powiem wam szczerze. Dobra. Udało się. Tutaj mamy jeszcze jeden skarb, też postaram się go odzyskać, bo w poprzednim materiale jakoś zapomniałem o nim. Po prostu nie trafiłem tutaj
korzeń. No i ogólnie były głosy, tutaj w zasadzie, no w sumie jeden komentarz, no ale skoro jakby nikt się nie odezwał, no to myślę, że akceptujecie to. Wyruszymy sobie do katakumb i dopiero zobaczycie, co to znaczy mrok, dosłownie. Prawdziwy mrok. Tutaj mimo wszystko mamy lokację stosunkowo oświetloną. Jakby nie patrzeć, mamy tutaj ogień i to dosyć wszędzie. Jeżeli nie od przeciwników, no to od lawy, nie od lawy, no to od innego ognia. Także ogólnie jest tu dosyć jasno, natomiast w katakumbach to się dopiero zacznie. Choć fakt, trzeba przyznać, że katakumby jeszcze pół biedy, o wiele gorzej jest z... grobowcem olbrzymów. Tam dopiero zobaczycie, co to w ogóle oznacza, mrok. Wiem, że się powtarzam, ale uwierzcie mi, katakumby pod tym kątem są naprawdę straszne. I właśnie chciałem odwiedzić to miejsce, żeby zdobyć tego słonecznego robaka po to, aby... Zresztą sami zobaczcie, bo w sumie zapomniałem wam zaprezentować to, tego chociażby robaka, jak on to... O, widzicie? Proszę bardzo, tak to mniej więcej wygląda, tak by wyglądał Soler, gdyby został oczarowany przez tego, czy w zasadzie opętany przez tego robaka. Jak widzicie, on daje światło. Może nie daje go jakoś bardzo, bardzo dużo, ale jednak. I to na pewno bardzo nam się przyda właśnie w tym grobowcu olbrzymów, bo uwierzcie mi, ciemność jest tam wszechobecna. Dobra, postarajmy się jeszcze zyskać te wszystkie skarby, które tutaj ewentualnie zostały. Jak widzicie, trasa, którą przebyłem, jest naprawdę... Znaczy, czy się bardzo różni. Nie jest jakoś specjalnie przedłużona. Niemniej... można sobie skrócić, chociażby nie walcząc z demonem stonogą, tak? Totalnie możemy to olać. Bo my w zasadzie przyszliśmy stamtąd. O, właśnie tu, gdzie teraz się wybieramy. I z tego co wiem, tam demo tytanidu, o, właśnie nawet go widać troszeczkę, on się respi, więc to jest dosyć wredne. Dobra, gdzie teraz powinienem się udać? W sumie chyba na dół, bo tam było jedno właśnie, jeden skarb, który był na pnączu. Tylko muszę sobie przypomnieć, w którym to miejscu było. Jak doskonale wiecie, moja orientacja w terenie nie należy do najlepszych. Tutaj mamy już osławione łoże chaosu, dosyć wredne zresztą, doskonale o tym wiecie. Tutaj mamy również tego przyjemniaczka, w sumie nawet ciężko stwierdzić, co to dokładnie jest. Niemniej jest obrzydliwe i to powinno wystarczyć. I w tej chwili martwe. Zastanawiam się, czy jeszcze raz nie użyć tutaj pierścienia ofiary, bo szczerze mówiąc, troszeczkę dusz mam, nie chciałbym jej stracić, na pewno nie chciałbym stracić tutaj człowieczeństwa. A możliwość śmierci na tym bossie jest zbyt duża. Za duża, bym powiedział. Dobra, to chyba było tam. Ciągle zapominam dokładnie, gdzie to się powinno udać, ale chyba tutaj. Tak, to tutaj. A jest jedna rzecz, na którą chciałbym tutaj... Na którą chciałbym przeznaczyć te dusze, które w zasadzie mam teraz. O, taka będzie najlepiej. Mianowicie, co myślicie o tym, żeby zakupić sobie zbroję Orsteina? To byłoby dopiero coś. Sama zbroja jest naprawdę dobra. Dodajmy do tego statystyki plus wygląd. Także proszę bardzo, jak najbardziej coś wspaniałego. Więc wydaje mi się, że to nie będzie głupie. Tym bardziej, że ta zbroja jest mniej więcej tej samej wagi, co zbroja Srebrnego Rycerza. Więc dobra, fajnie. Rzadki pierścień ofiary, więc nawet sama gra chyba sugeruje, że lepiej to użyj, kolego, bo możesz się przeliczyć. Tak, tak też mi się wydaje, że chyba tak nawet będzie lepiej. Tym bardziej, że teraz nam pierścień ten nie będzie potrzebny, więc zobaczmy w ogóle, mamy tych pierścieni. Proszę bardzo, mamy aż 3, więc sobie możemy jeszcze raz skorzystać. Jeżeli się nie uda, no to nic nie tracimy. Jeżeli się uda, no to zostanie, jak to się mówi, na potem. Bo w sumie jest kilka miejsc, gdzie takie pierścienie się przydadzą. Na przykład mogło się przydać w walce z Sifem, z Kalesem, ponieważ on sam potrafi nałożyć na nas klątwę, więc to może być naprawdę przydatne, szczególnie ten rzadki pierścień. Tak czasami zobaczycie. Dobra, wiecie co? Tak, tutaj sobie się uleczymy. I tutaj wezmę łuk. Zobaczymy, czy on mi się do czegoś przyda. Wydaje mi się, że tak, bo jest tutaj kilka opcji, jak można tego bossa pokonać. I wydaje mi się, że ten tutaj będzie w miarę sensowny. Mamy trochę strzał. Zresztą sami zaraz zobaczycie, co próbuję zrobić. Mam nadzieję, że się uda. Bo z tym bossem naprawdę nie ma co się specjalnie cackać. Jest on wyjątkowo wredny, wyjątkowo nieprzewidywalny. I ciężko nawet uniknąć jego ciosów, bo nie widzimy do końca, gdzie on nas atakuje. I to jest wredne.
Dobra, teraz spróbujemy dostać się tutaj na krawędź tego miejsca, żeby on nie mógł nas zaatakować, a w zasadzie ona, bo to jest, moi drodzy, wiedźma z Aizalith. To jest to, co z niej zostało. Tak wygląda eksperymentowanie z tworzeniem pierwszego płomienia. Tylko tak, teraz muszę chyba jakoś... Aha, a właśnie, tutaj chyba przy tym drzewie nas nie ruszy. Chyba. No nie, 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 nie. To nam nic nie da, to nam nic nie da. Zaraz zobaczymy, czy... Wiem, że jakoś tu się na pewno dało zaatakować tutaj łukiem. I to by o wiele bardziej ułatwiło nam robotę. Jak widzicie, łoże chaosu próbuje nas tutaj trafić. Bo tak, samo tutaj dojście do tego bossa, to że do tego bombla jest dosyć irytujące. Dodajemy do tego te spadki. Kurczę, no gdzieś tu jakoś wiem, że się dało. Pamiętam doskonale, że kombinowałem z tym bossem naprawdę wiele razy. I nie będę ukrywał, że nie patrzyłem na wszelkie właśnie poradniki w internecie, bo... po prostu nie... Ała. Nie będę kłamał, że tak właśnie, że tak nie było. Dobra, uleczmy się, na wszelki wypadek. Kurczę, no jestem pewny... Aj. Jestem pewny, że jakoś się tam da zaatakować właśnie łukiem to miejsce. A raz. A, chciał nas zaatakować drugi raz. Muszę się zastanowić dokładnie. Bo tak, tutaj na pewno nas nie ruszy, więc to jest na pewno wielki plus. Albo wiecie co, dobra, spróbujemy przejść normalnie, tylko niech on jeszcze raz zaatakuje, a w zasadzie ona. Dobra, raz, dwa, trzy i teraz spróbujemy. Aha, no właśnie, to jest to, o czym mówiłem, o zapadającej się podłodze. Dosyć naprawdę niefajna rzecz. Mega, ale to mega irytująca. O właśnie, o tych koszących atakach też wam wspominałem. No i mnie załatwił, tak jak myślałem. Ach, jak ja uwielbiam łoże chaosu. No i w sumie pierścień się przydał. Szkoda, że akurat w taki sposób. No nic, spróbujemy jeszcze raz, także ja tutaj zrobię cięcie i zobaczymy się za chwilę. No i witam was ponownie po cięciu. Jak widzicie, jesteśmy przed bramą do bossa, więc jeszcze się tylko wyleczymy. I ruszamy ponownie, spróbujemy. Jeszcze raz spróbuję tą metodę z łukiem. Powinno się udać. Tylko chyba muszę się troszeczkę zbliżyć, tylko to też nie jest takie proste. Także życzcie mi naprawdę dużo szczęścia, bo z tym bossem, jak sami widzicie, jest naprawdę różnie i strasznie męczące. Przy okazji mam teraz pierścień z niebieskim łzokamieniem, który powinien wytrzymać, w teorii przynajmniej, powinno wytrzymać jedno uderzenie więcej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, więc pierwsze co, idziemy sobie tutaj. I chyba tu można przejść, tak, możemy tutaj przejść i chyba, o właśnie, ja po prostu w złym miejscu stałem, bo coś mi się ubzdurało, że przejść nie mogę. I teraz zobaczcie, mamy tutaj dostęp do w zasadzie tego miejsca, które musimy zniszczyć. I to powinno nam ułatwić robotę i to znacznie, tylko musimy to najpierw trafić, co też nie jest takie proste. Zobaczymy. Tym bardziej, że już nie mam pierścienia ofiary, także jest lipa, jest naprawdę wielka lipa. Teraz, kurczę, no powinienem w końcu trafić. No powiem wam, że trudno jest trafić, ale wiem, że jakoś się da na pewno. Bo tutaj mamy już w zasadzie w miarę niezły dostęp, tylko właśnie strzał powoli nam zaczyna brakować. Oby nam starczyło, uwierzcie mi, bo jest, udało się, świetnie. No i sami widzicie, że teraz metoda z łukiem jest stosunkowo prosta. I teraz w sumie teoretycznie najtrudniejsza część, ponieważ musimy dostać się do środka łoża chaosu. Gdzie jest ten środkowy bąbel, o którym tutaj mówiłem. No i wyrasta dodatkowa łapa, nie? Mianowicie znajduje się na środku, tylko w którym miejscu dokładnie? Otóż musimy biec dosłownie przed siebie wpaść na dół na w sumie gałąź, tak to można nazwać. Także teraz naprawdę trzymajcie kciuki, bo nie będzie to proste. Oczywiście podłoga się zarwie. No i sami widzicie, co tu się dzieje. Dobra, wyleczę się jeszcze, spróbujemy.
Dobra, tutaj naprawdę trzeba mieć full życia. Dobra. Dobra, znowu atak zamiatający. I teraz powinniśmy przejść. Powinniśmy przejść. O, właśnie. Widzicie? Co tu się dzieje? I... Tak, dobra. I teraz musimy jak najszybciej biec przed siebie. Już myślałem, że spadnę. I sami zobaczcie. Sami zobaczcie. Tu trzeba się dostać. Tutaj, tutaj, tutaj. I teoretycznie jesteśmy bezpieczni. I tak, to jest łoże chaosu. Koniec. Udało nam się pokonać Lorda. Tak, moi drodzy, tak właśnie wyglądał Lord. Pokonaj łoże chaosu. Dusza władcy zdobyta. Co to się przed chwilą stało? Człowieczeństwo. I rozpalamy ognisko. Plus 60 tysięcy dusz. Naprawdę całkiem niezła, niezła nagroda. Tutaj nie ma co rozpalać tego ogniska, bo i tak stąd nie wyjdziemy, swoją drogą. I tak, myślę, że sobie nie będziemy inwestować. I teleportujemy się do kaplicy Firelink. I będziemy powoli ruszać już do katakumb. Będzie naprawdę ciekawie, ale zanim to zrobimy, to oczywiście przeczytamy sobie opis duszy. Tak, nareszcie udało się, uwierzcie mi, udało się pokonać łoże chaosu. Naprawdę wrednego bossa. Dusza władcy. Dusza łoża chaosu i matka wszystkich demonów. Ta dusza została znaleziona u zarania epoki ognia. Wiedźma z Aizolith próbowała stworzyć z duszy kopię pierwszego płomienia, lecz zamiast niego powstała wypaczona istota chaosu i ognia. Jej moc stworzyła kolebkę życia, z której zrodziły się wszystkie demony. Jej potęga wystarczy do nasycenia naczynia władcy. I... Tak, ten już pierścień nie będzie nam potrzebny. Więc damy sobie pierścień Havela i ustawimy sobie... W sumie na razie możemy zostać w tym. I wydaje mi się, że mamy teraz kilka opcji do wyruszenia. No, oczywiście katakumbek najbardziej, ale wypadałoby wrócić również do Quelany, którą znaleźliśmy w Blighttown, ponieważ z tego co wiem, ona nagrodzi nas za pokonanie łoża chaosu, żeby po prostu jej matka i córki, które były złączone razem w łoże, żeby już przestały cierpieć, tak? I to jest taka nagroda dla nas. Uf, udało się. Dobra, myślę, że tyle dusz, ile mamy, powinno wystarczyć do zakupienia tutaj setu Orsteina. To będzie całkiem ciekawe. Dobra, i kupimy sobie zbroję Orsteina. Jak widzicie, trochę kosztuje, ale powinniśmy sobie spokojnie wykupić i jeszcze nam, że tak powiem, drobne zostaną. Dobra, i możemy chyba z nim porozmawiać, bo ogólnie on jest bardziej skory do rozmowy, jeżeli sobie u niego coś kupimy. A jednak nie. No trudno. Zobaczymy sobie Oczywiście. Opis tutaj zbroi Orsteina. Zaraz zobaczycie. I teraz tak. Tutaj macie, tak wygląda podstawowe statystyki zbroi Srebrnego Rycerza. Zobaczymy, jak wygląda zbroja Orsteina pod tym kątem i jak widzicie, jest różnica, a waga jest w zasadzie ta sama. Proszę bardzo. Zbroja Orsteina, zabójcy smoków, strzegącego katedry w zapomnianym mieście Anor Londo. Orstein podano był przywódcą czterech rycerzy. Jego złota lwia zbroja posiada moc błyskawic i powinna dobrze przed nią chronić. Dobra. I mamy jeszcze sporo dusz, więc możemy sobie polewelować. Tylko wiecie co? Tutaj nie chcę tutaj zginąć w taki głupi sposób, więc wrócimy sobie w ten sposób. Droga do domu. Tylko nie wiem, czy przypadkiem przy łożu chaosu. Tak, przy łoże chaosu. Dobra, to było słabe. No ale z drugiej strony tu też możemy polewelować. Dlaczego nie? I mamy jeden poziom, więc damy sobie oczywiście wytrzymałość. Zobaczymy, czy dzięki temu w ogóle będziemy mogli założyć zbroję Orsteina w całości. Raczej wątpię, ale na pewno zdecydowaną większą część. Tylko musimy znaleźć oczywiście te wszystkie fragmenty. Jest, proszę bardzo. Rękawice i hełm Orsteina. Gdzieś tutaj powinien być. Jest, proszę bardzo, tak. O, w ten sposób prezentuje się właśnie ta zbroja. Naprawdę trzeba przyznać, że wygląda świetnie. Może tylko przeniosę się do kaplicy Firelink. Tak chyba będzie lepiej, bo tutaj jednak nie chcę w tym miejscu przebywać. Uwierzcie mi, to jest naprawdę paskudne miejsce i ten boss był paskudny i wszystko było w nim paskudne. Ale tak, no oczywiście mamy patrole, w sumie nie spodziewałem się niczego innego, ale myślę, że jak wymienimy sobie na przykład na coś lżejszego, na przykład na coś takiego, to nadal nie możemy rolować. Dosyć słabo, powiem szczerze. Głowę za bardzo nie ma czym innym zastąpić.
Zobaczmy tu, no wygląda dosyć śmiesznie, ale możemy już rolować. No możemy tak przez chwilę pochodzić. Ewentualnie możemy dać już sobie słonecznego robaka. I to powiem wam szczerze, że całkiem ładnie pasuje w zbroi Orsteina, więc możemy sobie w ten sposób pochodzić, tym bardziej, że mamy światło. I wiecie co? Teraz, skoro udało nam się uratować Solera, myślę, że również warto byłoby wyruszyć do Otchłani. Dlaczego do Otchłani? Bo tam chcę przyjąć nowe przymierze, mianowicie mrocznych upiorów, których reprezentuje Kaf. No i wypadałoby również w zasadzie przekazać duszę Lorda do naczynia władcy. O właśnie. Wejdź do przymierza, jak najbardziej. Przymierze Mroczny Upiór. Nawet osiągnięcie mamy, jak najbardziej. Mroczna Dłoń już ją mamy. Wstąpiono do przymierza. I teraz możemy poprosić o przedmiot przymierza i możemy tutaj zakupić u niego pękniętą czerwoną sferę oka. Ja sobie to zakupię, dwa takie przedmioty. Możemy tu u niego kupować non-stop. Z tego co wiem, możemy, jeżeli damy wystarczająco dużo człowieczeństwa, zyskać całą kulę czerwonego oka i wtedy możemy robić bez końca. Warto też zaznaczyć, że nawet jak zginiemy podczas inwazji, to nie tracimy ani dusz, ani człowieczeństwa. Ale tracimy jedno człowieczeństwo, więc jeżeli mamy no w zasadzie zero, ale jesteśmy człowiekiem, no to nie tracimy nic, więc wydaje mi się, że to przymierze jest najlepsze pod PvP. No i dobra, możemy jeszcze porozmawiać. Już to mamy. Tylko teraz wypadałoby... teleportacja. A właśnie, no. No i tu będziemy mieć animację w zasadzie tą, którą już widzieliśmy, więc nie ma sensu coś widzieć. W sensie, że przeniesie nas do tego miejsca tutaj z naczyniem władcy i przekażemy właśnie duszę. Ofiaruj duszę władcy, proszę bardzo. Wraz z przekazywaniem tutaj dusz, ten płomień będzie rosnął. Dosyć imponująco. Oczywiście teleportacja, a w zasadzie nie powinna być teleportacja, tylko raczej przetransportowanie, tak? Wydaje mi się, że to chyba byłoby bardziej odpowiednie. No i dobra, on nas tutaj połknie i wypuści w otchłani. No i dobra, będziemy powoli ruszać już do katakumb, tak. Teleportujemy się do kaplicy Firelink, tylko wiecie co, może jeszcze nie, do Córy Chaosu się przeteleportujemy. Przyniesiemy, brawo ja, bla bla, przyniesiemy się i spróbujemy odnaleźć Quelane. No tutaj oczywiście oni będą na nas źli, z tego co pamiętam. A jednak nie za bardzo. No kto by się spodziewał? No dobra, na razie sobie pochodzimy w tym. I tak, łuk mogę zdjąć w sumie. Nie wiem czemu ja ten łuk w ogóle miałem. Weźmiemy sobie tą mroczną dłoń. Dzięki temu będziemy mieć właśnie atak. Ten atak chwytający. Chwytający tutaj. A zaraz coś tam było? Nie, mamy tam skarb. Nawet nie wiedziałem, że tam mamy skarb, tylko jaki, pytanie? Jaki skarb tutaj mamy? Wcześniej go nie było, jeżeli pamiętacie, bo w sumie tutaj byłem. A teraz nagle nie mam. I co tu mamy? Proszę bardzo, ciernisty hełm, ciernista zbroja, rękawice bojowe i nogawice. Zaraz sobie zobaczymy, bo to jest zbroja Kirka. Zbroja Kirka, rycerza cierni i znanego członka Mrocznych Upiorów. Jej powierzchnie porastają gęste ciernie. Ten przedmiot pasuje do morderczego Kirka. Wystarczy go nosić i wykonywać przewroty, by zadawać wrogom obrażenia. I to akurat jest prawda. Dobra, chciałem tylko zobaczyć, jak wyglądają ataki tu dłonią. Jest ciekawe, czy ja mogę użyć... Bo tak, w sumie mam dwie te rękawice. Udało się przecież wydropić, co jest dosyć trudne. No niestety nie, tu możemy tylko ripostować i zmieniać tutaj tarczę. Swoją drogą... A wiecie co? Pobawimy się tu tarczą, zobaczymy jak ona się prezentuje. Na pewno jest lżejsza, więc to nawet pasowało, powiem wam szczerze, do konceptu tutaj Mrocznego Upiora, ale no niestety, jeśli chodzi o stabilność tej tarczy, no to pozostawia wiele do życzenia. No i nie mamy renegracji tutaj
wytrzymałości, więc to też jest taka trochę lipa, ale możemy tak się troszeczkę pobawić. I myślę, że w tym przymierzu zostaniemy już do samego końca. Tak, myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Teraz postaramy się odwiedzić Quelanę i zobaczymy, czy ona zareaguje na to, że pokonaliśmy jej matkę, bo z tego co pamiętam, ona właśnie nagradzała graczy za to, że udało się pokonać tutaj jej matkę i w zasadzie zmienione córki, tak, w jeden obrzydliwy byt, jakim było Łoże Chaosu. Swoją drogą, te Łoże Chaosu zdradzały demony, a skoro Łoża Chaosu już nie ma, no to teoretycznie demony teraz powinny być na wymarciu, bo ilekroć się zabijemy, no to będą ich coraz mniej i w końcu upadną. Pytanie tylko, ile tych demonów te Łoże Chaosu wypluło, nie? No, jak sami widzicie, te światełko całkiem daje radę. Dobra, cios w plecy. Akurat w ostatniej chwili, bo jeszcze trochę to by nas te olbrzymy próbowały zmiażyć tymi głazami. I kolejny cios w plecy. I kolejny cios. W zasadzie nawet nie w plecy, tylko już, no już może nie będę mówił gdzie. I kolejny. Pięknie. Idzie naprawdę nieźle. Trafiło mnie to, ale to w sumie niewiele. Jak widzicie, zbroja Orsteina jest naprawdę świetna. Dobra. Rozwalmy te przeklęte komary, bo będą nas męczyć. Jeszcze bardziej niż ten olbrzym. A, w sumie dobijmy go spektakularnie. Chciałem powiedzieć. No ale nie wyszło. Ciasto z łajna. I zaskoczenie, ciasto z łajna. Kurczę, no. To jest, kurde, to jest wredota. A swoją drogą mamy tutaj... A, no tak, nie mam. No, powiem wam, że nawet taki słabiutki cios nam całkiem sporo tej wytrzymałości zabiera, także dosyć słabo. Faktycznie, zbroja nie należy, tarcza nie należy specjalnie do wybitnych. Dobra, i czy porozmawiamy sobie z Quelaną na spokojnie, czy nie? No niestety nie, wydaje się unikać tego miejsca, ale to może tylko tak mi się wydaje. No, dobra, świetnie. Dobra, i mamy z głowy. Wyleczmy się, zobaczymy, czy coś się zmieni. Proszę bardzo, piromancja, ognista nawałnica. I właśnie, ona nam, nagrodziła nas za to, że my po prostu zabiliśmy to coś, co zostało z jej matki, nie? Zobaczymy sobie tą ognistą nawałnicę. Pierwotna piromancja nauczona przez Quelanę z Aezalith tworzy słupy ognia. Szalejące płomienie przypominają te wezwane przez Córy Chaosu, gdy rzuciły wyzwanie starożytnym smokom i spaliły ziemię. Dobra, my sobie wrócimy do kaplicy Firelink i myślę, że już eksplorację katakumb zostawimy sobie na następny odcinek. Teraz był taki, można powiedzieć, żeby dokończyć tylko Aezalith. Dobra, i sobie wrócimy do domu, proszę bardzo. To jest świetna sprawa z tym cudem do domu, naprawdę. Zaoszczędzamy kości wiodące do domu i ogólnie rzecz biorąc, w sumie tym oto miejscu, w tym oto mrocznym miejscu, tak, można tak to nazwać, będziemy tutaj kończyć ten odcinek, gdzie ja wraz ze swym mistrzem Kafem będziemy was żegnać i widzimy się już w następnym materiale, gdzie będziemy już eksplorować katakumby. I to dopiero się zacznie i myślę, że zostawimy ten pancerz, jest jak najbardziej spoko, jest naprawdę świetny, ma całkiem niezłe statystyki, kto wie, może go nawet ulepszę, bo naprawdę wydaje się, że zbroja Orsteina jest jeden z tych lepszych zbroi, przynajmniej tych średnich, także bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i suba, aby być na bieżąco, oczywiście zapraszam do komentowania, do oceniania, do zrobienia krytyki i widzimy się już w następnym materiale, gdzie właśnie, jak już wspomniałem, będziemy zwiedzać katakumby, także do zobaczenia, mroczni bracia.